chciałem za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także tego filmu pogratulować Wam ogromnego sukcesu, którym jest właśnie zwycięstwo tej rywalizacji o rowerowe. Mamy te sportowe ambicje, żeby nie dać się challengerom i obronić się wyłączonych limitów, ale przede wszystkim chcemy się fajnie z... Imponujący wynik.
Mam nadzieję, że motywujący wszystkich, o nas też, rodzicielskim zobowiązaniem złożonym dzieciom wchodząc tutaj. Mam nadzieję, że będzie na pewno dużo wyższy niż w tym roku. Gratuluję. To Państwo jesteście najważniejszym ogniwem tego sukcesu, o którym dzisiaj mówimy, który dzisiaj świętują. Tak jak zostało powiedziane, doktor Jad Heiler fundował rokrocznie puchar dla osoby, która ostatniego dnia rywalizacji przyjedzie największą ilość kilometrów. Chciałbym zaprosić na scenę panią Lucynę Jarocz. Pani Lucyna przejechała z ostatniego dnia największą kilometrów wśród wszystkich ludzi. Jest to puchar bardzo ważny i symboliczny. Symboliczny dla całej tej rywalizacji. Pani Lucyna. Wielkie brawa, proszę Pani Lucyno, jeszcze raz zostanie zrobione swoje zdjęcie. To jest Państwa. W kategorii kobiet zajęła Lucyna Jarocz z grupy TKK-Kraśna, a po przyjechała, zapraszam serdecznie, 3595 km. Za chwilę nastąpi wręczenie statuetki panu. Ja zapraszam panią Agnieszkę Jakoniu, która zajęła miejsce drugie z grupy rowery Znaczy. Pani Agnieszka przyjechała około 4097 km. Zapraszam serdecznie. No i miejsce pierwsze, nasza niezwyciężona Urszula Owerczuk. Niezgubiona, niezwyciężona. To kobieta petarda z innej galerii. Ula Owerczuk przyjechała w tym roku 6368 km. Ogromne brawa dla naszych laureatów. Z racji tego, że pani Lucyna, przepraszam, Ula Owerczuk, z racji tego, że Ula Owerczuk zajęła drugie miejsce w Polsce i zdobyła wicemistrzostwo Polski, przejeżdżając ponad 6000 km. Tutaj mamy jeszcze zbudowany pobyt w SPA dla pani Uli od pana prezydenta. Wracamy tutaj. Weekend SPA. Ogromna brawa. Bardzo prosimy, żeby panie z nami zostały. Nie uciekajcie, a teraz? Dokładnie. Słuchajcie, bardzo poprosimy wszystkich laureatów, którzy będą wychodzili na scenę, aby pozostawali tutaj z nami, żebyśmy taką grupę większą robili, tworzyli. I będziemy coraz więcej osób tutaj zbierali, wspólne zdjęcia robimy. A teraz słuchajcie, drodzy Państwo, mam zaszczyt zaprosić tutaj na scenę panów w indywidualnej jeździe. I trzecie miejsce zajął pan Karol Kakietę z grupy Gmina Biała Podlaska, przejeżdżając 4398 km. Zapraszamy pana Karola. W międzyczasie drugie miejsce pan Ernest Rudzki z grupy Obuwi Oliwy, przejeżdżając 4446 km. Zapraszamy. No i pierwsze miejsce jest mi naprawdę bardzo miło, bo kolega, pan
bardzo dobry kolega. Pierwsze miejsce pan Łukasz Skolimowski, grupa Klubie Kacia Miałowieka. Łukasz przyjechał 4766 km. Zapraszamy Łukaszu do nas. I oczywiście do Łukasza też jest czek, jest statuetka za zwycięstwo oraz również rower. Tak, i to chyba zrobić za chwilę wręczył rower. Brawo Łukasz. To jest moc. Brawa! I oczywiście słoiczek miodu, chyba słodę. Nawet trzy. Nawet trzy słoiczki. Brawo! Żeby był proces. Ogromna brawa, panowie zostają. Ja zaproszę teraz na scenę pana doktora Stanisława Romanowskiego, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ponieważ za chwilę będziemy wręczać nagrodę do najlepszych uczniów szkół oraz placówek oświatowych. Miejsce zajęła Konstancja Kuzawińska. Zapraszamy Konstancję. Konstancja chodzi do szkoły, wręciła do szkoły podstawowej numer 4. Zapraszamy Konstancję do nas. Jak jest, oczywiście. Drugie miejsce zajęła Lilianna Wrzosek, kręcąca dla szkoły podstawowej numer 4 również. Zapraszamy. Pierwsze miejsce Natalia Nikitiuk, która kręciła dla szkoły podstawowej numer 5. Zapraszamy Natalię do nas też. Jest Natalia, witam. Czyli to jest pierwsze miejsce, linia na drugie. I oczywiście za pierwsze miejsce jest Robert. Yes, Victoria.
kolory oczywiście są ufundowane przez sponsorów. Chyba tutaj kolory. A jest też szansa, zobaczcie. Brawa! I teraz chłopcy. Kategorii numer 4-6. Miejsce trzecie zajął Marcin Olesiejuk. Kręciówka kilometry dla Szkoły Podstawowej imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Sforach otrzymuje tą nagrodę 300 zł. Jest z nami Marcin. Brawo. A miejsce drugie Sebastian Kordaszuk, kręcący kilometry dla szóstki. Zapraszamy. Sebastian Kordaszuk, biegnie. Otrzymuje bono wartości 500 zł. A miejsce pierwsze Maciek Pasterna, który kręcił kilometry do Szkoły Podstawowej numer 6. Jesteś. To zbieg okoliczności na zbieg okoliczności. Otrzymuje rower. Rower już czeka. A Maciek wkracza na scenę. A my przechodzimy już do kolejnej kategorii. Klas 7-8. I tutaj chciałbym zaprosić dziewczynki, które kręciły dla swoich szkół. I tak, na szkole podstawowej numer 2 kręciła...